Napad na starszą panią miał być banalnie prosty. Kobieta w podeszłym wieku była słaba i bezbronna, a na koncie mogła mieć sporą sumę pieniędzy. Mężczyźni mieli nie tylko przewagę liczebną, ale też siłową. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem, ten wyskok zapamiętają do końca życia. Napad, który zaplanowali, kompletnie im się nie opłacał. Nie dość, że ostatecznie zostali aresztowani, to wcześniej przeszli prawdziwe upokorzenie, zagraniczna prasa śmiała się z nich do rozpuku. Siedemdziesiątsiedemlatka została zaatakowana przez trzech rosłych mężczyzn, dwóch osiemnastolatków i dziewiętnastolatek zdecydowali się zaatakować starszą panią, aby nieco podreperować swój budżet. Siedemdziesięciosiedmioletnia Winifred P.L. z Wirral w Wielkiej Brytanii przeżyła starcie z bandytami, kiedy wybrała się do bankomatu, aby wybrać nieco pieniędzy z konta. Emerytka nie wiedziała, że tego dnia stanie oko w oko z prawdziwym niebezpieczeństwem. Kiedy Winifred włożyła kartę bankomatową i zaczęła wpisywać kod PIN, kątem oka zauważyła, że ktoś się do niej zbliża. Okazało się, że to dwóch mężczyzn stanęło za nią i mocno ją popchnęło. Po chwili do grupki dołączył trzeci mężczyzna, który już mając łatwy dostęp konta emerytki, chciał wypłacić z niego 200 funtów. Wtedy emerytka postanowiła działać. Nie miała zamiaru poddać się tak łatwo i stracić część oszczędności. Zaatakowała nastolatka, który właśnie zaczął wypłacać pieniądze. Napad im się nie opłacił. Nie wzbogacili się, trafili do więzienia. Emerytka w mgnieniu oka chwyciła za kołnierz mężczyznę, który chciał podjąć próbę wypłaty. Mało tego, mocno go złapała i zaczęła uderzać jego głową w bankomat. Dwaj nastolatkowie natychmiast uciekli, a pobity był zbyt zszokowany, by natychmiast rzucić się do ucieczki. Kobieta go poznała, ponieważ widziała go, jak wychodził z banku jeszcze tego samego dnia. Oczywiście nie omieszkała zadzwonić na policję. 2. W ogóle nie zastanowili się, w jaki sposób ta sytuacja na mnie wpłynie. To zdarzenie na zawsze zmieniło moje życie. Już nigdy nie będę czuła się bezpiecznie w takiej sytuacji, mówiła Winifred po wszystkim. Dziewiętnastoletni stoica już wcześniej był notowany za napady i skazano go na 2 lata w zakładzie dla młodych przestępców. Osiemnastoletni Goeblescu trafi tam na 18 miesięcy, a osiemnastoletni Lonchicht na 8 miesięcy. Źródło: Newsner.